Witamy Państwa w Analizie Player. To jest nagranie z cyklu Fundusz pod lupą. Naszym gościem jest Piotr Chomiński, IPOPEMA TFI, zarządzający w IPOPEMA TFI. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. Z nowym pomysłem na inwestowanie na rynkach globalnych. Tak, zgadza się. Jest to Fundusz Zrównoważonych Inwestycji Globalnych. Pewnego rodzaju uzupełnienie oferty tutaj w naszym Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, w Departamencie Zarządzania Funduszami Zagranicznymi. W celu dostarczenia produktu o trochę niższym ryzyku niż dotychczas. Bo do tej pory było bardziej agresywnie. Teraz będzie coś, co niesie mniej ryzyka, ale porozmawiamy także o tym, jak w ogóle jest ze strategiami zrównoważonymi, ponieważ już obwieszczono ich śmierć niedawno, jak przyszedł taki rok, kiedy i akcje, i obligacje traciły. Zatem zapraszamy. Piotr Chomiński, IPOPEMA TFI, Robert Stanilewicz, Analizy Online, Analizy Player. Witamy wszystkich już teraz zupełnie oficjalnie i merytorycznie. Będziemy rozmawiać o tym, jak to jest budować fundusz, który na rynkach globalnych ma inwestować w sposób zrównoważony. Ale zacznijmy od tego generalnie, dlaczego zrównoważony? Na czym polega strategia 60 na 40? Znawcy tematu, osoby, które są bliżej już z inwestowaniem, to wiedzą, że był taki rok całkiem niedawno, poprzedni rok, tak? Kiedy takie strategie, gdzie jest trochę obligacji, trochę akcji, czyli 60 na 40, przyniosły straty, bo i akcje, i obligacje traciły, a wy jednak właśnie tego typu fundusz uruchomiliście. Zgadza się, to prawda. Jeżeli chodzi o samą strategię, no to jak sama nazwa wskazuje, 60-40, no to jest miks 60% akcji, 40% obligacji jako taki wyjściowy model, od którego budujemy swoją alokację. W tym przypadku szukamy inwestycji na rynkach globalnych. Głównie są to rynki rozwinięte, ale nie tylko. Co ma na celu też, czemu akurat rynki globalne, no tutaj uważamy, że dywersyfikacja na rynkach jest dużo większa niż w przypadku chociażby rynku tutaj lokalnego. Mamy większy przekrój sektorowy, więc gdzieś to uczestnictwo w tych takich długoterminowych trendach no wydaje się lepsze z perspektywy inwestycji globalnych niż tutaj lokalnie. Jeżeli chodzi o samo tutaj poruszony rok ubiegły, tak, w którym i akcje, obligacje zaliczyły ujemną stopę zwrotu, no to warto pamiętać, że zdarzają się takie sytuacje. Wbrew pozorom one są bardzo rzadkie. Na tle historycznym mamy, akurat właśnie możemy zobaczyć taki wykres od 1929 roku, zaledwie mieliśmy tak naprawdę 4 lata, w których i akcje, i obligacje odnotowały roczną ujemną stopę zwrotu. No jest tutaj to ta lewa Czyli dolna uwaga, część to jest wykresu. Lewa dolna część wykresu, tak? Bo wykres jest gęsty. Lewa dolna część to jest ten punkt, kiedy i akcje, i obligacje traciły. Tak, dokładnie tak. Co do zasady możemy zauważyć, że to największe zagęszczenie mamy w przypadku, gdzie i akcje, i obligacje odnotowują dodatnią stopę zwrotu. Niemniej, wiadomo, zdarzają się różne fluktuacje na rynkach, ale tych sytuacji, gdy obydwie klasy aktywów odnotowują jedną stopę zwrotu, jest bardzo mało. Fakt tutaj od razu możemy zauważyć, wyróżnia się ten 2022 rok. I to, co charakteryzuje te punkty, no to na pewno jest środowisko bardzo wysokiej inflacji, co mieliśmy i w 2022 roku, i w 1969. W przypadku tych dwóch pozostałych, no to też są sytuacje dosyć nadzwyczajne, no bo to było dołączenie Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej, czy porzucenie przez Wielką Brytanię standardu złota, więc są to wydarzenia dosyć nietypowe o charakterze systemowym, ale też związane często z wysoką inflacją, co mieliśmy także w 2022 roku i też mierzymy się przez pryzmat tego. Ta Wielka Brytania porzucająca parytet złota to ta czerwona kropka. Tak, czyli tak, zgadza się. Rzeczywiście to chyba najcięższe takie wydarzenie, gdzie i akcje, i obligacje. W przypadku obligacji no ta strata nie była aż tak głęboka, jak to miało miejsce rok temu, bo faktycznie jeżeli chodzi o ten komponent dłużny, który de facto ma tutaj stabilizować tą zmienność i właśnie równoważyć ten portfel, no to w 2022 roku widzimy, że no jest to zdecydowanie najgorszy rok dla obligacji. No niemniej też mieliśmy do czynienia no, ze skrajnymi wydarzeniami, takimi jak początek 2020, COVID, duży stymulus fiskalny, potem wybuch wojny w Ukrainie, tak, który spowodował wiele sankcji na Rosję, które w efekcie przełożyły się na wzrost cen surowców energetycznych, co też wywindowało tę inflację. Więc mieliśmy tutaj napiętrzenie się tych czynników i faktycznie gdzieś ta gwałtowna reakcja, zwłaszcza tutaj Fedu w kontekście zacieśniania polityki monetarnej, doprowadziła do tego, że ten performance na rynku długu był bardzo słaby. Czyli tak, z lewej strony wykresu mamy ten obszar, gdzie i akcje, obligacje traciły. Tam, gdzie jest dużo kropek, gdzie jest gęsto, czyli po przekątnej, tak? Dokładnie. Prawa górna część tego wykresu to są czasy, kiedy obydwie klasy aktywów zyskują. Zyskiwały, tak?
zarabia. Tak, więc możemy, widząc tą próbkę, tak, analizę historyczną, no, raczej skłaniam się ku tezie, że w większości czasu aktywa tutaj dostarczają dodatnich stóp zwrotu. Miks tych aktywów oczywiście ma na celu zrównoważenie tego ryzyka, tak, ponieważ no, nie jest żadną tajemnicą, że rynki akcyjne mają większą zmienność i to ryzyko jest większe, więc gdzieś tutaj naszym celem jest dostarczenie tego produktu o mniejszej zmienności i dla klienta, którego awersja do ryzyka jest większa niż inwestora akcyjnego. Ale tak jak tutaj widać, no to faktycznie ten miks obligacji z akcjami no w długim terminie dostarcza konkurencyjne stopy zwrotu i gdzieś ta dywersyfikacja ma pozytywne tutaj przełożenie na portfele. Takie lata jednak się zdarza, znaczy lata nie w sensie liczby mnogiej, tylko takie lata, taki rok raz na jakiś czas się jednak zdarza, głębiej lub mniej głęboko. To co wydarzyło się ostatnio rzeczywiście było wyjątkowe, szereg różnych czynników, jak pan już wspominał, ale spójrzmy na to, jak ta strategia zrównoważona radziła sobie na najważniejszym, największym rynku kapitałowym na świecie, rynku inwestycyjnym na świecie, czyli w Stanach. I tutaj widzimy tak bardzo no, takie czytelne zestawienie. 2009 rok, tak, to był taki, po kryzysie Lehmanowym, spod znaku Lehman Brothers, był taki rok, który to był? Gdzieś tam okolice 9 chyba, tak? 2008, tak. 2008, tak? Tak, w tym przypadku, no tutaj pamiętamy, że to, co też wspomniałem, że ta zmienność na rynku akcji jest większa i w momencie, w którym nawet obligacje notowują dodatną stopę zwrotu, to przez ten komponent akcyjny, który potrafi tutaj no, bardziej negatywnie zaskoczyć, strategia w tym miksie potrafi no, częściej dostarczyć tak niestety negatywnej stopy zwrotu. Niemniej, jak możemy tutaj spojrzeć, od 1977 roku akurat mamy wykres, to nawet po tych latach, w których sama strategia dostarczała innej stopy zwrotu, no gdzieś to w kolejnych okresach czasu to odbicie było dosyć istotne i taki średnia stopa zwrotu w tym terminie, no to okazuje się, że gdzieś dostarcza około kilkunastu stopy zwrotu, prawda? Więc wydaje się, że po takich latach, w których faktycznie doświadczyliśmy takich ujemnych stóp zwrotu, no to możemy oczekiwać, że gdzieś ta poprawa i koniunktury i generalnie wyjścia z tych często recesyjnych środowisk następuje i gdzieś te stopy zwrotu się znacząco poprawiają. Tutaj oczywiście no, widać też wyjątek w postaci 2000 roku, tak po bańce technologicznej, w której nawet przez te pierwsze lata 2000-2001-2022 obligacje, rentowności z obligacji spadały, więc same ceny rosły, no to tutaj faktycznie ten performance z akcji dosyć zaniżał te wyniki. Niemniej zauważalny jest ten trend. Tak, że, ale taki przypadek był. To mniej więcej środek wykresu, drodzy Państwo, że rzeczywiście to 3 lata z rzędu ta strategia, tak? Jednak przynosiła ujemne stopy zwrotu, tak? Tak, tutaj faktycznie gdzieś ten komponent akcyjny. Ale głównie przez ten komponent akcyjny, W tych 3 latach mieliśmy dodatnie akurat stopy zwrotu z obligacji, bo wzrost rentowności odbył się w 99 de facto. I faktycznie potem mieliśmy bezcen na rynku akcji przez 3 lata z rzędu, więc tu faktycznie była dużo większa presja. W pozostałych okresach czasu, pomimo tych rocznych stóp zwrotu, no kolejne okresy przynosiły dodatnie stopy zwrotu. Tak? I pytanie jest oczywiście, gdzie jesteśmy teraz, bo jak widzimy, ostatni słupek kończymy też z ujemną stopą zwrotu, co oczywiście jest pokłosiem 2022. W tym funduszu także z założenia ma być, jest, znaczy może go nie być chwilami, jak rozumiem, ale jest taka możliwość, że pojawia się komponent surowcowy, ale o tym za chwilę, bo ja chciałbym teraz spytać o to konstruowanie tego portfela, bo sam na wstępie pan mówił o tym, że chcieliście dodać jakąś strategię bardziej bezpieczną, zrównoważoną do tych strategii, które są bardziej agresywne w waszym portfolio, ale ta część akcyjna to będzie kopia tego, co jest już w innych funduszach waszych, to, albo to będzie po prostu fundusz, który już istnieje, fundusz akcyjny, czy to będą inwestycje dobierane niezależnie do tego zrównoważonego funduszu? Okej, więc zdecydowanie niezależnie. Inne fundusze tutaj w Departamencie właśnie Zarządzania Rynkami Zagranicznymi, no to skupiam się często sektorowo, więc tutaj oczywiście założenia tej strategii opierają się na takim globalnym rynku akcji i chcemy korzystać z różnych jakby faktorów i czynników, które oddziałują w różnych fazach cyklu, prawda? Więc generalnie celem jest odwzorowanie światowego rynku akcji z ewentualnym dostosowaniem się właśnie do koniunktury na rynku. Więc zdecydowanie ta alokacja jest budowana od podstaw. Ma ona na celu selekcjonowanie spółek raczej o dojrzałym stadium biznesowym, już ustrukturyzowanej, z
pozycji na rynku, generujące przepływy dla akcjonariuszy, czy to w postaci właśnie dywidendy, buybacków. Oczywiście warto pamiętać, że też, żeby nie łączyć tego stricte ze spółkami typu Valium, ponieważ no, jak weźmiemy jakieś indeksy światowych rynków rozwiniętych, czy generalnie rynku światowego, no to widać, że przez przekrój chociażby, nie wiem, pierwszych 20 pozycji mamy do czynienia również ze spółkami o charakterze wzrostowym. I faktycznie gdzieś to jest naszym takim, powiedzmy, benchmarkiem, którym chcemy odzorowywać i dostosowywać go do aktualnej sytuacji. To znaczy jeszcze raz, benchmarkiem mają być spółki wzrostowe, czy benchmarkiem ma być po prostu... Światowy rynek akcji tak naprawdę. Czy globalny rynek akcji, czyli w dużym stopniu Stany jednak, no bo w globalnym rynku akcji w tych czasach to Stany dominują. Około 60% pewnie. Tak, ale nie wykluczacie, rozumiem, znaczy, ale musi się pojawić tam komponent z innych rynków. Czy to będą spółki, czy to będą jakieś inne instrumenty, czy to będą ETF-y w tej części akcyjnej? W dużej mierze raczej spółki, ewentualnie ETF-y w kontekście rynków rozwijających się o bardziej większym ryzyku, że tak powiem, politycznym i regulacyjnym. To zdecydowanie. A z drugiej strony część dłużna. Co w tej części dłużnej się znajdzie, czy znajduje już się, bo fundusz wystartował z końcem czerwca? Jeżeli chodzi o część dłużną, no to tutaj zdecydowanie skupiam się na takim bardziej stabilnej alokacji, czyli nabyciu papierów i raczej nie tradowaniu, że tak powiem, na tym i generalnie trzymaniu tego i korzystaniu, zwłaszcza w tym środowisku wysokiej rentowności, jaką teraz mamy. To będą bardziej obligacje długoterminowe? To zależy oczywiście od tego, jaka jest sytuacja na rynku, czy chcemy po prostu mieć tą duracją wyższą bądź niższą od ewentualnych jakichś tam, powiedzmy, benchmarków. Tak czy siak, no... Patrzymy przez pryzmat oczywiście jakości emitentów, głównie mam na myśli też obligacje skarbowe, ale tak, no tutaj celem jest po prostu szukanie odpowiedniego yieldu przy adekwatnym ryzyku i gdzieś tego jest takiej budowanie stabilnej części, której raczej no, nie chcemy tutaj być aktywnymi, jakby tak powiem, inwestorami, tylko po prostu gdzieś zbudować. A to będą wyłącznie obligacje amerykańskie, czy ten to, co w nazwie jest inwestycji globalnych, też będzie miało znaczenie dla części dłużnej? Raczej tutaj bym się spodziewał obligacji rynków rozwiniętych, ale też także rozwijających się, chociażby nawet polskich, w których momencie mamy atrakcyjną po prostu koniunkturę dla rynku długu, żeby po prostu wchodzić w te papiery, no to dlaczego nie, prawda? No to jest po prostu celem jest dostarczenie oczywiście dobrej stopy zwrotu. Polska też jest na tym globie, rozumiem, że pojęcie globalne jest naprawdę holistyczne, tak, Polska też na tym globie jest, ale w części akcyjnej teraz wracając, na tym globie akcyjnym też Polska jest i mogą pojawić jakieś polskie spółki w tym funduszu? Tu raczej byłbym bardziej sceptyczny ze względu po prostu na to wspomniane próbę tak, do dopasowania się i do światowego rynku akcji, więc zdecydowanie no tak, gdzieś w tym przypadku... Polska w światowym rynku akcji to są jakieś tam tak minimalne wielkości. Dokładnie, a jednak w poszukiwaniu tutaj rentowności no wydaje się, że ten rynek akurat jest atrakcyjne i nie wykluczamy takich inwestycji. Skoro to fundusz globalny, no to muszę spytać o ewentualne kwestie zabezpieczenia walutowego. Oczywiście, co do zasady, to ryzyko walutowe jest zabezpieczane. Jeżeli jest jakieś duże przekonanie co do częściowego odhedżowania, no to gdzieś tam prawdopodobnie może mieć miejsce, ale tak jak tutaj rozmawiamy, no jest to fundusz, który ma minimalizować ryzyko, więc oczywiście ta aktywna część w kontekście zarządzania walutą też jest raczej znikoma i co do zasady jest zabezpieczona. To wróćmy do naszych obrazków, które tutaj mamy, czyli to jest jakby porównanie czy zderzenie klas aktywów z cyklem gospodarczym, z fazami cyklu gospodarczego. No i też w ten sposób też dochodzimy powoli do tematu, o którym jeszcze nie wspominaliśmy za bardzo, tylko go sygnalizowaliśmy, czyli do surowców, bo komponent surowcowy w tym funduszu może być, jest taki element, czyli to jest takie 60-40, ale trochę zmodyfikowane. Ważne jest, żeby pamiętać, i to powiem na początku, że jeżeli faktycznie komponent surowcowy się pojawi, to on jest nabywany na rzecz komponentu tego udziałowego, czyli generalnie celem jest to, że nie zwiększamy ryzyka w tym produkcie, tak? Czyli nie ma sytuacji, że mamy pewne zaangażowanie w akcje i dodatkowo nabywamy jeszcze surowce na rzecz długu, czyli de facto zwiększamy to ryzyko. Takiej sytuacji nie chcemy tutaj doprowadzić. Komponent surowcowy będzie przez akcje spółek surowcowych realizowany, czy przez jakieś inne instrumenty?
Niewykluczone też są instrumenty, które są zabezpieczone fizycznym surowcem, więc które też oczywiście mogą być nabyte, ale celem jest to, żeby po prostu to ryzyko tego funduszu jako całego produktu no było gdzieś utrzymane w tym przedziale średniego poziomu, więc jeżeli faktycznie... Czyli, no właśnie, czyli 40 czy 60? W kontekście? Tego czynnika, tego elementu o większym ryzyku, bo tego nie powiedzieliśmy wprost, a też to warto wyjaśnić. 60 na 40, czyli ile czego? Ile długu? Okay. Ile... W tym przypadku tak modelowo mamy na myśli 60% akcji, 40% obligacji. No oczywiście tutaj mamy możliwość zmiany tej alokacji, tak? No jeżeli zachodzą przesłanki. To, co jest ważne i w kontekście właśnie tego rynku towarowego, no bo jeżeli spojrzymy właśnie na tę fazę cyklu gospodarczego w czasach tej późnej ekspansji, czyli gdzie makro wskaźniki zwalniają, gospodarki już są na przegrzaniu i mamy wzrosty inflacji, no to widać, że jest to klasa pozytywnie się wyróżniająca. Podobnie było też w 2020. Pierwsza grupa słupków, uwaga drodzy Państwo, pierwsza grupa słupków i to są towary, czyli surowce, tak? Tak to mogę... Szeroko pojęty indeks surowcowy. Szeroko pojęty, tak? I późna ekspansja, to jest ten czwarty słupek w tej pierwszej grupie z lewej najwyżej ten słupek. Tak, no myślę, że to były jakoś tak najświeższe wydarzenia, którymi teraz mamy do czynienia, więc może z tej strony po prostu zacząłem. I dlaczego właśnie te surowce gdzieś tam mogą się pojawić ze względu na to, że w tym środowisku wysokiej inflacji, tak, no to gdzieś ten komponent surowcowy tutaj ma na celu zminimalizowanie potencjalnej straty i obniżenie tego ryzyka w postaci właśnie wygładzenia tej stopy zwrotu. Więc tak jak wspomniałem, no nie będzie to się odbywało kosztem tej nogi dłużnej, która co do zasady jest bardziej defensywna. Jak już, to po prostu schodzimy z tej bardziej agresywnej alokacji w akcje i próbujemy tutaj dokładać wtedy ewentualnie te towary. Oczywiście no to jest element alokacyjny, który będzie występował bardzo rzadko co do zasady, no bo tak jak pamiętamy jeszcze ten pierwszy wykres, który tutaj dzisiaj widzieliśmy, no to tych sytuacji, w których ta super wysoka inflacja powoduje zamieszanie na rynku i akcji, i obligacji zdarza się wyjątkowo rzadko. Niemniej jest to jakaś taka propozycja na wypadek gdyby, tak? Więc, ale tak generalnie to jest bardzo ciekawe zestawienie, bo tutaj też przejdźmy szybciutko. Akcje USA na przykład jak się zachowują w zależności od cyklu gospodarczego, jak jest wczesna recesja, tutaj widzimy spadek, ale późna recesja, mamy wzrost, potem jest wczesna ekspansja, również wzrost, ale już mniejszy i późna ekspansja, wzrost jest ciągle wzrostem, ale jest najmniejszym wzrostem, tak? Czyli to też warto sobie przy okazji też do innych celów zapamiętać to zestawienie, tak samo jak obligacje skarbowe, które są ciekawe zawsze na plusie, z tego wynika w różnych cyklach, ale w różnym zakresie, obligacje korporacyjne USA, obligacje wysokodochodowe USA, czyli kiedyś się na to mówiło śmieciowe, które we wczesnej recesji mają głęboki dół, ale potem w późnej recesji już zarabiają i potem we wczesnej ekspansji, w późnej ekspansji zarabiają stopniowo coraz mniej. Podobnie do akcji, ta grupa słupków obligacji śmieciowych USA, czy wysokodochodowych, jak się teraz na to mówi, jest zbliżona swoim kształtem do akcji USA, tak? Dobrze, niczego nie pomyliłem. Tak, no generalnie to ma związek z awersją do ryzyka, tak? Gdy wchodzimy w fazę recesyjną, no to ta awersja jest dużo większa i aktywa o wysokim profilu ryzyka, no tutaj naturalnie tak tracą, więc jeżeli chodzi o akcje, no to jedyne, co można się tu powiedzieć, to że faktycznie w tej późnej recesji, czyli ten jasno niebieski słupek, w którym widzimy bardzo dobry performance, no to po prostu wynika z tego, że akcje no dużo wcześniej tak wyceniają to, co faktycznie się wydarzy w realnej gospodarce i wyceniają to nadejście tej właśnie wczesnej ekspansji, tego recovery i dlatego tutaj gdzieś w tej późnej recesji mamy... Tak, tu nam się pojawiły już właśnie towary, więc to jest ten moment, kiedy przechodzimy jeszcze do tego przeanalizowania tego ewentualnego komponentu, bo rozumiem, że to nie jest tak, że na przestrzeni życia funduszu zarządzający mają jakiś obowiązek utrzymywania... Nie, zdecydowanie nie i tak jak wspomniałem, raczej tutaj to może być rzadka sytuacja, no ale faktycznie gdzieś to jest w szerokim mainstreamie wiadomości i mediów finansowych, no pojawiło się duże zakwestionowanie co do strategii po poprzednim roku i wydaje się, że no znalezienie właśnie jakiegoś tutaj rozwiązania na wypadek tego środowiska negatywnego dla tych obydwu klas, no
mogą być właśnie tutaj w tym przypadku towary, no bo gdy myślimy o wysokiej inflacji, tak, często ludzie myślą też o nieruchomościach. Ale trzeba pamiętać, że nieruchomości są dobrym aktywem, oczywiście, jeżeli mówimy o takiej inflacji lekko powyżej do w tym przypadku chociażby 5%, tak, gdzie one zachowują się dosyć dobrze w kontekście realnej stopy zwrotu, ale powyżej jakby pewnego progu inflacyjnego, no to ten tak zwane przepływy płynące z tego najmu, tak, ten zysk operacyjny z wynajmu nieruchomości, no zostaje obciążony i ta realna stopa zwrotu nieruchomości też staje się negatywna. Fundusz inwestycji globalnych, jako fundusz inwestycji globalnych, więc przykłady ze świata, tu jest oczywiście podstawowy rynek, czyli amerykański, więc jak Państwo słyszą o nieruchomościach, to proszę pamiętać, że odnosimy się do zjawisk na rynku amerykańskim, takich wzorcowych, i tutaj na tej grafice na środku widzimy fundusze nieruchomościowe z USA, fundusze nieruchomościowe, które przy inflacji powyżej 5%, no są tutaj poniżej zera, jeżeli chodzi o stopy zwrotu. Tak, a jeżeli chodzi o obligacje indeksowane inflacją, które oczywiście naturalnie też są dobrym rozwiązaniem, tylko po prostu realna stopa zwrotu z tych papierów, no, jest dosyć, że tak powiem, zrównoważony jest jej poziom, tak, nie ulega jakimś dużym fluktuacjom. W przypadku towaru, gdy po prostu wychodzimy spoza ten reżim takiej standardowej inflacji, a nawet dużo powyżej, no to faktycznie gdzieś te aktywa na tle historycznym wykazują dużo lepsze tendencje wzrostowe. Czy można jakoś określić taki maksymalny udział komponentu surowcowego w funduszu, czy to jest w rękach, pomijam to, że 60% to jest ta część udziałowa i część bardziej ryzykowna, i tak jak Pan mówił, jeżeli będzie komponent surowcowy się pojawił, to w ramach tej części nie będzie zwiększania ryzyka, tak? Nie będzie zmniejszania tej paczki obligacyjnej kosztem ryzykownej, ale samych surowców to ile tam? Maksymalnie 15%. To też nie jest tak, że będzie ich, nie wiem, połowa funduszu, 40%. No, ale maksymalnie 15% całego funduszu, tak? Tak jest, tak. Maksymalnie. No ciekawe, ile jest teraz, ale rozumiem, że czekamy, musimy poczekać na pierwsze ujawnienia funduszu za jakiś czas, jak będą pierwsze jakieś sprawozdania, tak? Ile tam jest czego, to będzie bardzo ciekawe. No i oczywiście coś, co dla inwestora jest bardzo ważne, czy w tym momencie już coś wiadomo na temat ewentualnego success fee, czy będzie, jak będzie stosowane, bo czy jest już, czy jeszcze na razie nie ma? Co pan na ten moment, tak, no nie mamy success fee, fundusz też nie posiada na ten moment benchmarku, jest to w planach. Zobaczymy, w jakim czasie to się też wszystko rozwinie. Oczywiście to jest część rzeczy niezależnych od nas, kwestie regulacyjne, więc generalnie co do zasady, tak, dążymy w kierunku ustanowienia benchmarku i też wynagrodzenia zmiennego. Na ten moment nie ma. No dobrze, bardzo dziękuję za oprowadzenie nas po tym nowym waszym pomyśle, nowym w kategoriach waszego TFI i po PEMA zrównoważonych inwestycji globalnych. To panie Piotrze, życzymy sukcesów, oczywiście w interesie inwestorów przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Analizy Player, Fundusz Pod Lupą, Piotr Chumiński, IPOPEMA TFI. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.